Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś, drodzy Państwo, rozmawiamy na temat, czy Andrzej Duda dokończy kadencję. Nie jest to problem wydumany. Profesor prawa, wieloletni ekspert najważniejszych instytucji w Polsce, Marek Chmaj, sugeruje, że można go nawet odwołać w trybie referendum, co przyprawia o palpitację serca kancelarię prezydenta, która po prostu zachowuje się chyba tak, jak pan profesor sobie to zamarzył, czyli po prostu rzucają się jak ta przysłowiowa małpa w klatce. Wiecie Państwo, to jest tak, jak się mówiło, prętem po klatce, to tak właśnie idzie się i się po prostu denerwuje tą małpkę, która się rzuca. Prawda jest taka, że jest dużo prostszy i bez wątpienia zgodny z prawem sposób zakończenia tej kadencji, to jest po prostu rozpatrzenie protestów wyborczych. W 2020 roku te protesty zostały odrzucone niezgodnie z prawem, ponieważ instytucja, która je odrzucała, nie była sądem w rozumieniu polskiego prawa, w rozumieniu konstytucji, a w związku z tym nie mogła odrzucić protestów wyborczych. W związku z tym decyzja kolejnej izby Sądu Najwyższego o akceptacji wyborów jako zgodnych z prawem również nie może być uznana za ostateczną i wiążącą, tym bardziej, że również ta izba nie jest izbą Sądu Najwyższego, nie jest izbą sądową, nie są sędziami w świetle polskiego prawa, ponieważ to jest izba stworzona tymi ustawami, tym nowym neo-KRS-em, który nie jest. Neo-KRS, drodzy Państwo, to jest po prostu, to są po prostu niesędziowie. To jest, bardzo mi się podoba określenie sędziego Piotra Gonciarka, który nazywa ich klubem dyskusyjnym imienia Zbigniewa Ziobry. I to jest, drodzy Państwo, właściwa nazwa dla tego rodzaju podmiotów. Czyli co się może wydarzyć? No, po tym, jak zostanie przywrócona praworządność, czyli pojawią się uchwały Sejmu, te uchwały sejmowe to jest coś, co PiS po prostu szczególnie boli. Dlaczego? Dlatego, że oni nie mogą mówić, że w ten sposób nie można tego robić, mimo że teraz krzyczą tak w sposób niezrozumiały. Najbardziej mi się podobało, jak znany konstytucjonalista polski Rafał Ziemkiewicz, to jest ironiczne, drodzy Państwo, nagle odkrył w sobie powołanie do recenzowania planów opozycji, mówiąc, że to jest po prostu absurd, że oni chcą uchwałami cokolwiek zmieniać w Trybunale Konstytucyjnym. Ktoś biedny, ten oficer medialny prowadzący Ziemkiewicza, zapomniał mu powiedzieć, że w 2015 roku właśnie uchwałą sobie zmienił skład Trybunału Konstytucyjnego Sejm, w którym większość miał PiS. No więc sprawa jest prosta. Skoro sam PiS przyznał, że można uchwałami zmieniać skład Trybunału Konstytucyjnego, no to teraz trzeba tymi uchwałami, można było zepsuć, to teraz trzeba tymi uchwałami naprawić. Trybunał Konstytucyjny ma taką magiczną różdżkę, którym jest w stanie uzdrowić tak naprawdę wszystko dookoła. I jak on uzdrowi wszystko dookoła, no to w tym momencie ten cały wysiłek 8-letni będzie jak ta Szwajcaria z dowcipu, jednego z moich ulubionych dowcipów rosyjskich, sowieckich, jak tam właśnie w czasach zimnej wojny, jakaś tam starowinka po tym Kremlu tam wchodzi, pucuje i otwiera szuflady, też pucuje i widzi jakąś szafę z guzikami. I tam też wyczyściła wszystko i wbiega facet i mówi: Paszła w pi. A gdzie PiS? No i ten, i ona. A on mówi: Nie ty, Szwajcaria. Więc w ten sam sposób, drodzy Państwo, wygląda na to, że cała deforma wymiaru sprawiedliwości i te wszystkie inne rzeczy zakończą swoją bytność. To jest, Tomku, ten właśnie strach, ten ich krzyk, no i w zasadzie taka bezsilność, bo co oni mogą zrobić? No, no niewiele mogą zrobić. O tak mogą zrobić, rzeczywiście. Tylko teraz, tak już, szanowni państwo, ja to trochę będę trywializował. A kto po pana prezydenta Dudy, będzie reagował, będzie płakał? Pan prezydent Duda ostatnio zapracował sobie na to, żeby
rzeczywiście być postrzegany bardzo poważnie w tym całym gremium międzynarodowym. Wiecie, jak został potraktowany chociażby podczas tego zgromadzenia ONZ-u. Zachował się no, bardzo brzydko w stosunku do swojego przyjaciela. Ludzie to oglądają. Tu się wydaje, że wszystkim, że polityka to tylko jest taka zimna, wyrachowana, tutaj nie ma jakiejś chemii. Nie. Albo ktoś się lubi, albo ktoś się nie lubi. I kogoś, jak, to jest jak u wszystkich ludzi. Jeżeli kogoś się szanuje, no to jest zupełnie inaczej postrzegany, kogoś się nie szanuje. Jeżeli pan prezydent Duda był uprzejmy wyjść i powiedzieć w sytuacji, kiedy rzeczywiście na Ukrainie cmentarze to jest naprawdę coś, co szokuje. Ja rozmawiałem z wieloma kolegami i mówią, wiesz co, trzeba przyjechać i zobaczyć cmentarze. Trzeba zobaczyć, ilu młodych ludzi jest w ziemi. I w tym momencie i codziennie giną. I codziennie i prezydent Duda, który był takim przyjacielem, pomagał. Żeleński, który jako twardy facet, bardzo szczycił się, bo to jest twardy facet, szczycił się tym i był szczęśliwy, że ma takiego przyjaciela, bo dzwonił po nocy do prezydenta Dudy i mógł z nim porozmawiać szczerze. I ten nasz szczery przyjaciel mówi, my nie możemy topielca w ten sposób ratować. Najlepiej wie, jak się, bo topielec może wciągnąć pod wodę. No, czy ja muszę państwu komentować? Przecież to słyszą, nie tylko słyszy Żeleński, który już nawet patrzeć na Dudę nie chce, na niego, ale słyszy to cały świat. No za chwilę wyszedł jeszcze Morawiecki, ośmielony tym wszystkim, ale Morawiecki powie wszystko, jak wiecie państwo, on teraz za chwilę już chce przejąć te wszystkie ustawy opozycji, in vitro chce, ja nie wiem, co, aborcję powie, że przed 12 tygodniem, ja już nie wiem teraz, co oni zrobią. Morawiecki dla władzy zrobi wszystko, naprawdę. I wyszedł i powiedział, że żadnej broni dla Ukrainy, że koniec, wstrzymują broń dla Ukrainy. No przecież to widać, co się dzieje. No przecież patrzą między innymi Duda, który patrzy tak w kierunku Departamentu Stanu i patrzy w kierunku prezydenta Bidena i co on powie, no gdyby mu chcieli skrócić kadencję, nic nie powie. Nic nie powie, bo pan ambasador Brzeziński powiedział, że no, w Polsce wierzy, że wszystkie procesy idą zgodnie z prawem. Amerykanie zawsze popierają państwa, w których jest ustrój demokratyczny i w których wszystko dzieje się zgodnie z prawem. Natomiast wielokrotnie już zwracano uwagę na to, że PiS chce tutaj zmieniać przepisy i robić rzeczy, które są niezgodne z konstytucją. No to już wypowiadali się, a rzadko się Amerykanie wypowiadają w ten sposób. I w tej chwili powiedział jasno, że oczywiście oni współpracowali z rządem PiS-u, no bo to jest już dyplomata i naprawdę zachowuje się zupełnie inaczej niż nasz pan Rau czy jeszcze inni tutaj z PiS-u i bardzo grzecznie, nie deprecjonował PiS-u, ale wsparł gabinet Donalda Tuska. Także jeżeli to wszystko będzie przeprowadzone, o czym ja nie muszę ciekawić, jak ty mówiłeś wcześniej, jakie są scenariusze i jak to będzie wyglądało, że być może okaże się, że prezydent Duda nie został wybrany w sposób zgodnie z prawem. Na pewno nie został, natomiast... I teraz nagle jest wyjście. My zgadzali się na to, żeby opozycja nie miała dostępu do telewizji. Zgadzali się na hamowanie wszystkich tych procesów wyborczych w kampanii wyborczej i nie tylko kampanii i samego głosowania za granicą. Nagle okazuje się, że w domach opieki 100% wszystkich jest przekonanych, że prezydent Duda jest jakimś objawieniem dla Polski i wszyscy głosują prezydenta Dudę. Szanowni Państwo, to ma jakieś odzwierciedlenie fakt. No jeszcze był Pegasus, jeszcze były inne rzeczy. Tutaj to nie jest argumentacja, że nagle przyszedł nowy rząd i mówi sobie, dobra, a my już nie chcemy Dudy. Tym bardziej, że zobaczcie, no prezydent Duda, to co zrobił, już te fikołki, które zrobił przy mianowaniu Morawieckiego na daniu mu misji tworzenia rządu, no, szanowni państwo, no przecież
Wyraźnie koalicja, wszyscy z koalicji byli, rozmawiał z ludźmi z koalicji. Każdy deklarował, że się porozumieją. Był, trzy razy pytał Kosiniaka i wtedy jak był jeszcze z nie marszałkiem Sejmu, z Hołownią, czy przypadkiem nie chciał zostać premierem. Działa na to, żeby rozbijać. Prezydent nie może tego robić. Prezydent pilnuje tylko, żeby było wszystko zgodnie z konstytucją i ma pewne prerogatywy prezydenckie, no ale to nie tak jak tutaj. I szanowni państwo, mianuje jednak Morawieckiego, wiedząc i spiesząc się, żeby nie zostało podpisane porozumienie koalicyjne wcześniej. A jak jest podpisane, to używają argumentacji, że nie takie, że niedobre, że złe i jakieś takie różnego, przepraszam państwa, i jakieś tego typu różne historie. Tak, to jest niepoważne. A znowu ten jęk, który, no zobaczcie, w jednym TVP Info macie trzy materiały o tym, że chcą odwołać prezydenta Dudę. Zobaczymy na opinię międzynarodową, kto będzie bronił prezydenta Dudy. Czyż są jakieś poważne głosy odzywające się za tym, że w Polsce nie może być przeprowadzonych zgodnych z prawem procesów. Że sąd, który jest sądem, nie może się powiedzieć na temat ważności wyborów. Spodziewam się, że nie znajdziecie państwo tego. Po prostu Dudy nikt nie będzie bronił. I to jest kluczowe. I to jest kluczowe. To jest raz, że nie będzie bronił. Dwa, że wiecie państwo, myśmy mówili, że to jest taka broń atomowa. To znaczy oni mogą to wzruszyć, ale nie muszą. To jest takie, było takie pytanie, jak się będzie zachowywał pan Andrzej Duda. No więc ponieważ się zachowuje źle, no to dla wrogów demokracji jest ścieżka, no bo to wiadomo, że będzie awantura. Natomiast Andrzej Duda dziś nie jest jakimś politykiem, który się cieszy jakimś wielkim zaufaniem. Pytanie jest, co się tam znajdzie jeszcze w materiałach służb, bo przecież Wąsik z Kamińskim w jakimś trybie go nadzorowali, żeby nie powiedzieć inwigilowali. Grillowali, Janku, nawet grillowali. Grillowali, czyli wiecie państwo, po prostu dawali mu do zrozumienia. To jest w ogóle straszne, że w Polsce może być sytuacja taka, że już nie wspomnę, że w ogóle sytuacja taka, w której służby zajmują się swoim prezydentem bez żadnych realnych podstaw, wiecie państwo, takich, bo oni się go zajmowali na gruncie życia prywatnego. Żeby podrywać jego autorytet, to obniża się jego wartość. No, tak. Weźmy przykład, wiecie państwo, bo lubi to głównodowodzący. Tak. Tak. To takie klasyczne uderzenie w Andrzeja Dudę, które należy w ogóle sprawdzić i naszym zdaniem wyciągnąć konsekwencje, kto za to odpowiadał, to jest dopuszczenie do tego, żeby Agata Duda miała jako tłumacza faceta, który ma zarzut za szpiegostwo, czyli Mateusza Piskorskiego. Nie ma takiej opcji, żeby facet, za którym chodzą służby, krok w krok. Dokładnie. To chciałem. Tak, bo wiecie państwo, on jest wypuszczony z więzienia po 3 latach więzienia. To też w ogóle skandal, drodzy państwo. Z naszego punktu widzenia to on może i dostać ileś tam lat, ile jest przy tego. Natomiast znowu, nie można trzymać faceta w areszcie tymczasowym forever, na zawsze. A następnie, wiecie państwo, no on ileś lat temu już, on wyszedł, słuchajcie, w 2019 roku, a wypuszczono go, to jest ciekawa rzecz, wypuszczono go tuż przed wyborami do Europarlamentu. Ja się śmiałem wówczas, bo powiedziałem do Janusza Korwin-Mikke i do tego mówię, że a teraz pan zobaczy, że zaraz wyjdzie i podziękuję za pomoc Braunowi i panu. I po to został wtedy wypuszczony. No i oczywiście nie minął tydzień i podziękował za to, że się panowie z Konfederacji za nim ujmowali. Tylko uwaga. Służby to odnotowały skrupulatnie, zrobiły tak z opisem. Nie, było jasne, dlaczego się ujmowali. Nie umowali się za tym, że pana nie należy sądzić i wsadzić, tylko że ujmowali się za tym, że wsadza się człowieka na ileś lat do aresztu tymczasowego bez skierowania sprawy do sądu. To jest sprawa, która jest karygodna, że nie można po prostu robić takich rzeczy, że de facto wsadza się człowieka bez wyroku, na zasadzie takiej, że uprawdopodobniliśmy bardzo popełnienie przestępstwa i jednocześnie nie kierujemy sprawy do sądu. To jest wszystkie te rzeczy, które oni robią. To jest właśnie, jakkolwiek Mateusz Piskorski jest postacią politycznie odrażającą, jak mają dowody szpiegostwa, to powinni to skierować do sądu. I tam powinien sąd po prostu rozstrzygnąć, jeżeli są dowody wystarczające, to skierować go do więzienia, ale nie w formie aresztu, tylko w formie kary.
i to, co oni tam wyrabiali. No i mają takiego faceta, na którym siedzą na pewno wszystkie polskie służby. 24 godziny na dobę, nie tylko polskiej służby. Tak, i właśnie chciałem powiedzieć, nie tylko polskiej. I wiecie państwo, i ten koleś wchodzi i zostaje tłumaczem pierwszej damy, i to jeszcze w trakcie wojny na Ukrainie. No przecież to jest prowokacja, za którą on odpowiada. Gdyby wyszło, ja nawet nie wiem, szanowni państwo, czy jest gorsze to, że oni są, powiedzmy, winni prowokacji, czy gorsze jest to, że oni są niewinni, bo po prostu nie wiedzieli o tym. I że to kto inny zorganizował to? Nie mogli nie wiedzieć. Tutaj nie ma tłumaczenia, że nie wiedzieli. Nie, nie mogli nie wiedzieć. Robiąc taką asekurację, to ja nie wiem, który z tych scenariuszy jest dla nich gorszy. Ja nawet nie wiem. To prawda. Patrząc, wiesz, przez ten pryzmat, to tak, no. Któryś z tych dwóch scenariuszy jest prawdziwy, że albo wiedzieli i nie zrobili nic, żeby temu zapobiec, albo wręcz przeciwnie, doprowadzili do tego, albo nie mieli bladego pojęcia i się dowiedzieli z mediów. I teraz, drodzy państwo, którykolwiek z tych scenariuszy, bo to jeden jest albo jeden, albo drugi, to ja nie wiem, który z nich jest gorszy, bo wydaje mi się, że oni mogą mieć zarzuty i za jeden, i za drugi. To znaczy zarzut niedopełnienia obowiązków w wypadku, gdyby nie wiedzieli, tudzież zarzut przekroczenia uprawnień, wiedzieliśmy i nie podjęliśmy działań. Naszym zdaniem to było takie pstryknięcie, patrz, co ci możemy zrobić. Dopuszczenie do rozmowy z komikami, a tak naprawdę z funkcjonariuszami służb wywiadowczych Rosji. Tak, z oficerami. Dwukrotne, tak, z oficerami służb. A. Przecież to jest kompromitacja. Przecież wiadomo, że są procedury. Te procedury już w tej chwili są, że no, prezydent nie nosi telefonu. To my rozumiemy, że prezydent bardzo chce mieć telefon. No, ja rozumiem, że pasjonujące wieczorem są rozmowy z Rado Chleba, czy tam Ruchadło Leśne, czy jeszcze inne jakieś tam rzeczy, bo to już zostawmy to. Ale no, tutaj od czegoś służby są i zabezpieczenie kontrwywiadowcze. Przychodzi ktoś i mówi: Panie prezydencie, ostatnio rozmawiał pan z niepewnymi osobami. Te osoby mogą chcieć pana skompromitować i tak dalej, i tak dalej. Nie? To dalej to pompowali. Pamiętacie państwo, jak pani mecenas Turczynowicz-Kireło sama zrezygnowała z tego, żeby przestała być szefową kampanii prezydenckiej. Powiedziała nie, bo zrozumiała, co tam się wokół dzieje. Zrozumiała, że po prostu prezydent jest, no, delikatnie mówiąc, grillowany, inwigilowany i ona nie chciała być jakąś częścią tego układu, że w zależności od tego, jak wyjdzie, albo prezydenta Dudę skompromitują, albo nie. I bardzo, bardzo roztropnie powiedziała, że dziękuję. Zobaczcie, no to była poważna decyzja. No, wielki awans dla pani mecenas, że pani mecenas otrzyma taką. Tak, nie, no, zobaczyła rzeczy po prostu. Włos na głowie się jeży, ona Uciekła. odjechała, tak. Uciekła stamtąd, powiedziała, że nie. Niestety, Można. nie można sprawdzić, bo według naszych informatorów była inwigilowana Pegasusem, natomiast niestety ma Androida, więc trzeba poczekać, aż dostaniemy listę osób inwigilowanych Pegasusem z Izraela. Albo być może już dostaliśmy, bo nie wiadomo, co tam pan poseł Szczerba przywiózł ze sobą, albo dostał obietnicę. W każdym razie my mamy taką wiedzę, a wiecie państwo, że mamy tam dobre kontakty, więc wiedza jest taka, że nikt nie będzie tego dostanął. Wszystkie informacje, które były w tych, zostaną przekazane. Więc wiecie państwo, Pegasus nie jest używany przez normalne państwa jako narzędzie do łamania prawa, więc to jest narzędzie w normalnym państwie do ścigania terrorystów, a nie opozycji, opozycyjnych dziennikarzy, biznesmenów, których chce się dojechać, byłych szefów służb. No przecież na przykład Pawłowi Wojtunikowi założyli Pegasusy, przy czym najprawdopodobniej obsługiwały go dwa. Bo mamy informację, że robiło to CBA, ale mamy też informację, że robiła to Agencja Wywiadu jako podwykonawca Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że szpiegowano tutaj w ten sposób pana Pawła Wojtunika. To jest oczywiście totalnie nielegalne. No, po prostu wjeżdżanie na byłego szefa służby, licząc na to, że się uda znaleźć coś, co by go pogrążało. No, efekt jest taki, że mu przedstawiono zarzuty absurdalne,
o, czekaj, to było o niesłuszne odliczanie VAT-u przy jakichś produktach czy coś takiego, bo on mieszka w tym, w Mołdawii, bo tam pracował i on po prostu jak kupował rzeczy, to po prostu no, dokupował, no, to miał, bo jak państwo wyjeżdżacie za granicę i mieszkacie z tym, no to jesteście, macie prawo, tak ja rozumiem, być może coś pokręciłem, ale ja rozumiem, że chodziło o to, to była jakaś symboliczna też kaucja typu 10 tysięcy złotych, tylko taka, żeby go bardziej upokorzyć. No i właśnie tutaj te zarzuty są z tytułu czterech, tak zwane z czterech liter. Szanowni Państwo, historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Polecam przede wszystkim artykuł o takie dwa, no bo są oba moje. Pierwszy to jest o żydowskim pogromie Alfonsu w Warszawie, bojówki żydowskich organizacji, związków zawodowych, lewicowych organizacji spuściły manto, zlikwidowały 150 ze 180 burdeli w ówczesnej Warszawie. 30 się ostało, bo było pod ochroną oficjalną policji carskiej, która się na te parę dni wycofała z Warszawy, poza właśnie ochroną tych swoich przybytków, które dzięki temu powiększyły swoje przychody i obroty, no bo jak się skończyła noc oczyszczania, no to się okazało, że tylko tam można w sposób cywilizowany. Klientów było tylu, ilu było, No tak, a miejsc mniej. a miejsc mniej. No stawki poszły w górę. W każdym razie bardzo ciekawa historia, szczególnie to, jak przyjęła tą noc oczyszczania większość katolicka? Otóż oczywiście, drodzy Państwo, biła brawo. Zachowały się artykuły w gazet, gdzie się podkreślało zdyscyplinowanie żydowskich bojówek, które bezbłędnie kasowały tylko i wyłącznie winnych. Przez Nie, okna wylatywali Alfonsi, którzy powinni wylecieć. Tak. nie Nie być inni. może. Właśnie, to jest bardzo trudne, Państwo. Bardzo trudno jest zorganizować coś takiego, żeby to się nie wymknęło spod kontroli. Tutaj Tomek mógłby zrobić wykład, dlaczego się służby boją robić takie rzeczy, bo w pewnym momencie raz puszczony taka rzecz po prostu wymyka się spod kontroli i się robi spontaniczna. Każdemu wolno marzyć, a człowiek bez marzeń to umiera, także to nie. To Tak. żart oczywiście. Panie Jarosławie, pan się może nie To obawia. sądy, procesy, latami. Nic, nikt nie będzie żadnej nocy długich noży organizował. Nie, nie będzie nic takiego, panie Jarosławie, gdzie tam? To oczywiście, że nie. Niech pan się nie Historia na weekend. To tylko żart. denerwuje. Strasznie płaczecie o likwidacji CBA. I no, trudno było przewidzieć, że wypowiecie, dlaczego nie wolno. No, napisał pan pułkownik Stróżny, tak, ratunku Unia Europejska, i tuż nie jest donos, napisał do tych wszystkich organizacji zajmujących i służb zajmujących się działaniami antykorupcyjnymi. No, efekt wiadomo, jaki będzie. Ale macie inny pomysł i nikt nie zrozumie, o co chodzi, bo wy mówicie, że macie tak tajne operacje i tak ważne na szczytach władzy, finansjery, powiązane z różnymi działaniami za granicą, czy tutaj z Ukrainą, że nie wolno tego ruszyć i nikomu tego nie przekażecie. No, wyszedł już Pietian Nisztorow, i Pietian Nisztorow za dużo opowiedział, bo niestety wy opowiadacie te bzdury, to ciężko tego nie, o tym nie usłyszeć. Że są ulokowani na szczytach finansjery oficerowie pod przykryciem, którzy prowadzą niezwykle ważne informacje. I oni tam są. I w związku z tym nie można likwidować CBA. Ależ można. Są kontrolerzy, są ludzie, którzy nie zepsują tych operacji, jeżeli one są i one rzeczywiście przynoszą jakiś skutek. Którzy to zobaczą, to wszystko jest ściśle tajne, nie ma najmniejszego problemu, nie bójcie się. To, wiem, że za waszych czasów, no to wy byście wywalili to w powietrze, bo czy by pojechał do Gmyza na przykład, czy sobie by pojechał gdzie indziej. Tutaj nie, przyjdą profesjonaliści i ocenią. Tak jak kiedyś Paweł Wojtunik ocenił, że no nie można dać kilkuset tysięcy na operację, którą zarekomendował mu Wąsik z Bejdą. Wszyscy powiedzieli, że potrzebują kilkaset tysięcy, bo oni To potrzebują. szybko, Już, ależ teraz, już, już, za teraz, chwilę. bo zaraz będzie wielka strata. Jak on powie. Paweł Wojtunik zaczął sprawdzać, to oni Nie, mówią, a to już nie dawaj, to już nie. bo tu chodziło o to,
żeby on powiedział, że to chodziło o to, że jakby nie dał, to z kolei by mu postawili, mogli doniesienie, że przez niego się rozwaliła operacja. A teraz, drodzy Państwo, wielkie gratulacje dla Tomka. Potwierdziły się informacje, tutaj piszą, że wirtualne Polski. No cóż, panowie, pożyczać się z rzeczą ludzką, przyznawać się z boską. W sprawie Jarosława Kaczyńskiego, wnoszenie broni na teren Sejmu przez prywatne firmy uważam za coś, co nie mieści się w standardach, które powinny panować w tym budynku, ogłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Moja ocena jest Państwu znana. Uważam, że Straż Marszałkowska i Służba Ochrony Państwa w przypadku osób, którym ta ochrona przysługuje, są absolutnie kompetentnymi i przystarczającymi jednostkami, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim na terenie Sejmu. Więc, szanowni Państwo, to oznacza... Muszę coś powiedzieć, Jarosław, i Tobie też. Bo ja wiem, co Jarosław teraz mówi na mnie, na Ciebie, także też powiedz mu i Tobie też, bo on teraz po prostu... I Tobie też. My wiesz, Jarek, i Tobie też. Jeszcze, a Tobie koło, bo żeby przyjemności nie było. O tak, o. Szanowni Państwo, tak. Powiem się, że tam po prostu jest zaplute wszystko wokół, także rozumiem. Się nie martw, nie płacz, kupię Ci łechtacz, jak się mówi, będzie dobrze. Szanowni Państwo, do zobaczenia, póki nie trzeba jeszcze...